Trójca Święta, w tę dzisiejszą uroczystość przypominamy sobie prawdę, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Między tymi osobami zachodzi relacja. Relacja miłości. To jest Trójca Święta, tajemnica, którą każdego dnia też wyznawamy, czyniąc znak krzyża. Modlimy się w imię Boga Trójjednego, Boga, który jest miłością. Tak jak w moich poprzednich rozważaniach wspominałem, że święta Bożego Narodzenia to święto Boga Ojca, Wielkanoc święto Boga Syna, Zielone Świątki, które przeżywaliśmy w ubiegłą niedzielę, to święto Ducha Świętego. Trzy osoby, ale one są, jest to jedność w istocie, równość w majestacie, w tym majestacie, który wychwalają aniołowie. Trudno jest wyjaśnić tajemnicę Trójcy Świętej. Nawet ja tego nie rozumiem, bo Bóg jest tajemnicą i na ten ludzki sposób, na ludzki rozum nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, kim jest Bóg, ale na sposób wiary wierzymy, że On istnieje i że jest Trójjedyny. Gdybyśmy to wszystko rozumieli już tutaj na ziemi, to byłoby trochę bez sensu, bo człowiek potrzebuje poznawać, człowiek potrzebuje zadawać pytania i wciąż zadaje pytania. Kim jest Bóg? Dlaczego dopuszcza zło? Jaki jest świat? Jakie miejsce ma człowiek w tym świecie? Bóg jest tajemnicą. Bóg jest miłością. I tak naprawdę, jakby ktoś się nas zapytał, jak mam rozumieć tę prawdę, tajemnicę Trójcy Świętej, to można powiedzieć, że Bóg jest miłością, a resztę dowiemy się na wieczności, dowiemy się w domu Ojca. Tam już poznamy tą prawdę, nie jak teraz, przez pryzmat wiary, może w zwierciadle niejasno, ale wtedy ujrzymy Boga takim, jaki jest. I tego Wam i sobie życzę.